Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi. Zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana. Wstąpże na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, staracie się, aby On was zastał bez plamy i skazy w pokoju. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto Słowo Pańskie. Amen.
ich słowa na organizację. Drodzy bracia i siostry, przeczytałem przed chwilą pierwszych 8 wersetów Ewangelii świętego Marka. Pierwszy werset Ewangelii, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ewangelii, czyli radosnej nowiny. Mam dla was, bracia i siostry, radosną nowinę. I tak się ona zaczyna, głos wołającego na pustyni. To jest zagadka, dlaczego święty Jan Chrzciciel poszedł na pustynię. Przecież nie lepiej było pójść do miasta, nie lepiej było pójść do miasta licznego i usiąść w jakimś centralnym jego punkcie. Ameryki nie odkryje, że najdroższe miejsca na billboardy reklamy to są właśnie w centrum miasta. Marszałkowska, Jerozolimskie, Królewskie. Jakby ktoś z państwa miał firmę, to raczej nie poszedłby do Leśniczego w Puszczy Kampinoskiej, żeby gdzieś tam postawić billboard, tylko by się starał gdzieś tu w centrum. A Jan odchodzi na pustynię. Dlatego, że jeśli mamy się spotkać z Panem Bogiem, to musimy być nadzy, to musimy być otwarci i odkryci z wszystkich stron. Natomiast miasto to jest gąszcz uliczek. Na pewno nieraz państwo i każdemu z nas się zdarzyło w jakimś mieście trochę pogubić, zwłaszcza Stare Miasto i pojedziemy do Krakowa, te uliczki są do siebie podobne. Wchodzimy w gąszcz uliczek i nagle tracimy poczucie orientacji. W mieście są sklepy, można się zagapić, można pomylić kierunki, w mieście są gospody, w mieście są znajomi, w mieście są zaułki. Na pustyni tego wszystkiego nie ma. Na pustyni jesteśmy odkryci. Z wszystkich stron nas widać. Miasto rozprasza, miasto ściemnia, nawet to pełne kolorów, pełne neonów. Mówiłem wam często, ciemność duchowa jest głośna i błyskotliwa, a na pustyni można spotkać się z Bogiem, bo jestem tylko ja i On. I dlatego, drodzy bracia i siostry, mamy wyjść na pustynię. Nie chciałbym, żeby to była jakaś pusta przenośnia. Wyjść na pustynię to znaczy się pokazać z wszystkich stron. Bardzo często w rozmowach mówimy, w telewizji mówili, że to i to i to. Podaję pogląd, z którym się często zgadzam, ale na wszelki wypadek dodam, że to w telewizji mówili. No u mnie w pracy to ludzie mówią, że jest to i to i to. Chowam się za ludzi w pracy. Chowam się za telewizję. Natomiast chcecie wyjść na pustynię? Powiedzcie w swoim towarzystwie coś niepopularnego. Coś, co jest pod prąd. Pochwalcie wielodzietność. Pochwalcie moralność chrześcijańską. Zaraz zobaczycie, że jesteście na pustyni, że wielu się odsunie, że zostaliście sami. Przyznać się do niewiedzy, coś powiedzieć, że ja czegoś nie wiem, nie rozumiem, pokazać się naprawdę. To jest to właśnie, żeby nie być schowanym za opinie innych ludzi, za powszechnie przyjęte poglądy, za tą polityczną poprawność. Wyjść na pustynię, żeby się spotkać z Bogiem. Pamiętam, kiedyś mi jeden mój kolega ksiądz opowiadał wrażenia schodzenia po kolędziach, trafił na pana, który we własnym mieszkaniu był na pustyni, kiedy ksiądz zastukał. Pan zrobił bardzo zdziwioną minę, bo spodziewał się księdza parę godzin później. Ksiądz powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Czy mogę wejść? Proszę, ale żony nie ma. Może się pomodlimy? Dobrze, ale żony nie ma. A ile pan ma dzieci? No właśnie żony nie ma. No. Potem te dzieci jakoś policzył. Ksiądz zapytał o datę urodzenia. No nie ma żony. No. Z dowodu jednak podał te daty urodzenia. Potem się wydało, że on cały czas był biedak, niezorientowany, gdzie żona trzyma pieniądze i uprosił księdza, żeby przyszedł jeszcze na koniec kolędy do nich. Ale być niepewnym, oczywiście nie tak jak ten pan, to nie podaję tego jako wzór. Być na odkrytej przestrzeni. To jest pierwszy dar pustyni, że tam się możemy zobaczyć, jaki ja jestem, jakie są moje relacje, bo w mieście to może być wszystko przykryte i takie zamaskowane. A druga sprawa, Jan zaczyna nauczać na pustyni gdzieś poza miastem, no właśnie po to pytanie, które jest dyżurnym pytaniem Pana Boga, czy chcesz? Bardzo często, drodzy bracia i siostry, jest napisane w Piśmie, że Chrystus przechodził obok niewidomego. Nie podszedł do niewidomego, nie stanął naprzeciwko niego, że kiedy Jan Chrzciciel stał z uczniami, Chrystus przechodził obok. I Jan i uczniowie zapytali, Jan powiedział, oto Baranek Boży, pokazał im i uczniowie poszli za nim. Dzisiaj też chcę się powiedzieć, że prawda Boża przechodziła obok Jerozolim na pustyni i w dzisiejszym świecie też być może Chrystus,
Twój Chrystus, który Ci by pomógł i uratował Twoje życie, przechodzi obok w jakiejś wspólnocie, nie wiem, w jakimś klasztorze, który Cię zaprasza na rekolekcję, żeby wyjść ze swojego domu. Drodzy bracia i siostry, Kościół doskonali swoje metody ewangelizacyjne i niekiedy chce człowiekowi wjechać tak do domu, zaprenumeruj gazetę katolicką, włącz radio, włącz program telewizyjny. No i dobrze, że mamy taką wygodę komfortową, że możemy sobie w internecie słuchać konferencji różnych i rekolekcji, ale musimy pamiętać, że Bóg, który przychodzi do naszego domu, jest też Bogiem, który przychodzi obok, w innym mieście. Może ktoś z was, może Jezus kogoś z was, oczywiście proszę zrozumieć tą przenośnie, gdzieś tam przychodzi w tyńcu i trzeba do tego tyńca się pofatygować. Czy do innego domu rekolekcyjnego, do jakiegoś miejsca, do sanktuarium. Ale to ta metoda Jana Chrzciciela skutkuje, bo z zaskoczeniem czytamy, ciągnęły do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. To jest nieprawdopodobne. On zaczął nauczać na pustyni. Wtedy nie było mediów, wtedy nie było ogłoszeń, wtedy nie było tego przepływu takich komunikatów. Był w zasadzie jeden sposób. Jeden człowiek mówił drugiemu. I tak się wiadomość o Janie Chrzcicielu rozniosła, że ciągnęła do niego cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Aż to się wydaje podejrzane, że tak wszyscy mieszkańcy Jerozolimy szli do niego, przyjmowali chrzest nawrócenia grzechów, wyznawali swoje winy. Co ich tak zafascynowało? Drodzy bracia i siostry, zafascynował ich na pewno Bóg i człowiek zawsze dąży do jakiejś czystości serca. Nawet ten najgorszy człowiek ma jakieś przebłyski pragnienia świętości. Nawet najgorszy człowiek. Przebłyski pragnienia bycia kimś uczciwym i dobrym. Ale myślę, że też fascynowało, fascynował ich Jan. Tak jak powiedział ksiądz celebrans, ksiądz Sergiusz, to jest naprawdę fascynująca postać, patron Adwentu. Wiem coś na ten temat. A co w Janie fascynowało? Fascynowała jego męskość, bo w mężczyźnie tak naprawdę może przede wszystkim fascynować od strony ludzkiej jego męskość. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jest opisane, jak Jan był ubrany. Odzieniec sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. Wydawać by się mogło, po co to zdanie, jak był ubrany? Po co to zdanie, co on jadł? Do czego to zdanie nam jest potrzebne? Do tego, że strój człowieka i to, czym się żywi, mówi o jego jakimś wnętrzu, zewnętrzu, o jego osobowości. Jan był ubrany jak wojownik, w skórę, twardą skórę zwierzęcia, pas skórzany na biodrach. Był wojownikiem. Nie był elegancki, nie był dostojny, nie był pachnący i był ubogi, jadł szarańcze i miód, czyli był niezależny. Proszę Państwa, nie wiem, czy na Was to robi wrażenie, ale nieraz, jak mówią o jakichś elitarnych grupach żołnierzy, mówią jednostka, która bezpośrednio podlega prezydentowi. No to my mówimy, kurczę, to są twardziele, bezpośrednio podlegają. Jan to jest ktoś taki, kto bezpośrednio podlega Panu Bogu. Jest niezależny. Jeśli zobaczycie człowieka, który jest bogaty, to bardzo często jest to człowiek jakoś uzależniony, no, uzależniony od swoich pieniędzy. Bardzo często te pieniądze zdobył w sposób nie do końca uczciwy. Jest zależny od jakichś ludzi, którzy może znają jego nieuczciwości. Jan jest ubogi i jest niezależny. Jest wielkim mocarzem. Nie boi się powiedzieć faryzeuszom, plemię żmijowe. Przecież on mówi tym, którzy mają jego życie doczesne w rękach. Mogli Jana zgładzić i Herod to uczynił potem. Nie boi się powiedzieć, jak taka czystość i moc wewnętrzna daje człowiekowi odwagę. Chyba tego przykładu wam nie podawałem parę lat temu. Jeden z księży biskupów, taki bardzo w opinii ludzkiej surowy, wymagający, taki kategoryczny, wizytował tam jakiś region Polski, ośrodki duszpasterskie. Towarzyszyły mu i księża zacni w asyście i władze świeckie, jakiś tam wojewoda, jakiś tam generał. No i byli po tej wizytacji tych ośrodków duszpasterskich umówieni na obiad na plebanii u księdza proboszcza. Kiedy przyjechali do księdza proboszcza,
to ksiądz proboszcz nie wytrzymał, jeszcze księdzu biskupowi i wszystkim oficjelom pokazywał, jakie ma rynny, jak dach wymienił, jak buduje tutaj właśnie zaplecze duszpasterskie. I tak się złożyło, że się czcigodni goście spóźnili na ten obiad ze 40 minut. I kiedy gospodyni podała barszczyk, ksiądz biskup wziął łyżkę i powiedział: oj, pani gospodyni, zimny ten barszczyk, zimny. A kobieta prosta ze wsi mówi: trzeba było jeszcze dłużej gadać. Trzeba było jeszcze dłużej gadać. Generałowie zaczęli bić brawo pod stołem. Pod stołem. Na wszelki wypadek. Ale proszę zwrócić uwagę, prostota tej kobiety. Ja jestem gospodyni, wiejska gospodyni. Ja miałam zrobić barszcz i zrobiłam barszcz. O drugiej barszcz był na stole. A żeście się spóźnili 40 minut, to jedźcie zimny. Drodzy bracia, dlaczego my się często nie odzywamy w różnych sytuacjach? Bo nie mamy tej czystości. Bo nie mamy tej prostoty. Jesteśmy też skomplikowani. I powiedzielibyśmy na pewno księdzu biskupowi, że teraz jest taka tendencja kulinarna, że się zimne barszcze jada. Natomiast tak odpowiedzieć byśmy się pewnie i krępowali, szczególnie my, którzy biskupom podlegamy. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego Jan przyciągał ludzi. Co on mówił? On mówił tak: kto ma dwie suknie, niech odda jedną. Celnicy, nie pobierajcie ponad to, co wam wyznaczą. Żołnierze, nie znęcajcie się, nie uciskajcie, bierzcie tylko żołd. On mówił to, co mówiłem wam kilka tygodni temu na homilii. On mówił: ludzie, odłupcie z siebie to, czego macie za dużo, czym się chcecie właśnie pokolorować, co jest waszym sztucznym pięknem. Odłupcie to. Zostań ty, jesteś ojcem, Polakiem, chrześcijaninem, to miej wszystko to, co tobie potrzeba. Nie buduj jeszcze jakiejś sztucznej struktury na sobie. Odrzuć to, żebyś był właśnie czysty, żebyś był sobą. Odrzuć wszystkie opinie, które nie są twoimi opiniami, z którymi się nie zgadzasz, a tylko mówisz po to, żeby cię towarzystwo zaakceptowało. I ci ludzie wchodzili do wody i ci ludzie wyznawali grzechy i tak mówiąc w przenośni, widzę oczyma wyobraźni Jordan, który płynie i płyną te wszystkie szminki, makijaże, szaty kolorowe, płaszcze, słowa puste, pieniądze, którymi się często chwalimy, inteligentne zdania. Obmyli się z tego ludzie. Drodzy bracia i siostry, jedna z największych radości to jest wrócić do samego siebie, stanąć taki czysty, wiedzieć, kim jestem i nie budować siebie nad to, co mi Bóg przeznaczył. Odzyskać swoje imię. Pamiętam, czytałem o księdzu Aleksandrze Fedorowiczu, który był w szpitalu jako pacjent, chorował i odwiedził go ksiądz biskup. I ksiądz Aleksander Fedorowicz przywitał się z księdzem biskupem, biskup Miziołek, i zaraz powiedział: księże biskupie, tu na tym łóżku leży pan Stanisław jakiś Kowalski. On był kierowcą, ile on zwiedził. Panie Stasiu, niech pan księdzu biskupowi opowie. I nagle jakiś pan Stasio Kowalski, kierowca, zwykły, najbardziej szary człowiek, przed biskupem opowiada o swoich podróżach. Ksiądz Fedorowicz mówi: a tu leży pan, jakiś pan Krzysio. Pan Krzysio ma bardzo ciekawe wrażenia z dzieciństwa, bo był tam kiedyś w młodości. I ksiądz Aleksander nie pozwolił, żeby biskup się skoncentrował na nim, bo go dobrze znał, tylko przedstawiał mu ludzi i prosił tych ludzi, żeby się biskupowi pochwalili, co zrobili w życiu, kim są. I ci ludzie byli bardzo wzruszeni, bo nagle wobec biskupa odzyskiwali jakieś swoje imię, stawali się ważni i zauważeni. Tego nam, drodzy bracia i siostry, potrzeba, żeby zostać zauważonym, ale żeby to moje prawdziwe ja zostało zauważone. Przypomniało mi się, kiedy wstępowałem do seminarium duchownego i szedłem na taką rozmowę, mówiąc w przenośni kwalifikacyjną, bo formalnie takich rozmów nie było. No i oczywiście, drodzy bracia i siostry, czułem się niepewnie, czy mnie do tego seminarium przyjmą. I oczywiście idąc po drodze budowałem swoją konstrukcję reprezentatywną. W myślach konstruowałem jak na ekranie monitora swój folder reklamowy. Jak mnie zapytają, czym się interesuję, to powiem: komponuję piosenki religijne. No to powinno ich w zasadzie powalić. Jak mnie zapytają, czym się interesuję, muzyką ambitną, jazz rock, nie tam jakieś disco polo. Jak mnie zapytają o stopnie, to powiem, że na maturze na 4 przedmioty miałem 3 piątki, proszę Państwa, bo miałem 3 piątki. Jak jeszcze mnie coś zapytają, to powiem, że szczególnie mnie problemy filmu interesują. A przyjmujący mnie ksiądz, wychowawca seminaryjny, jak przyszedłem do niego, usiadłem, on taki zmęczony był, oczy mu się tak zamykały, popatrzył na mnie i powiedział: Piotr,
Dobrze ci z oczu patrzy. Chyba cię przyjmiemy. Byłem zaskoczony, ale powiedział coś tak pięknego i tylko raz to wtedy powiedział. Spotykam nieraz tego wychowawcę i pytam, czy dalej mi z oczu dobrze patrzy. Jan imponował. Jan imponował tym, że przywracał ludziom ich imię. Przywracał ludziom ich samym sobie przywracał. No i imponował dynamizmem, drodzy bracia i siostry. To jest nieprawdopodobne, że Jan jeszcze w łonie Elżbiety, jak przyszła Maryja do Elżbiety, poruszył się już. To był wojownik. Ani razu nie ma takiej sceny, że Jan sobie leży, siedzi. On ciągle chodzi po tych górach, chrzci, krzyczy, wojuje. W więzieniu go zamknęli, to jeszcze z więzienia Herodowi psuł krew. Kochamy ludzi odważnych. Ja myślę, że wielu ludzi się gromadziło wokół księdza Jerzego Popiełuszki. Niekoniecznie może zakazania, niekoniecznie, tylko widzieli w nim człowieka odważnego i mężnego, bo to jest moim zdaniem, ja to najbardziej w księdzu Popiełuszce podziwiam, że on się bał, ale szedł, jechał, nie skorzystał z oferty wyjazdu do Rzymu. Podobnie kardynał Wyszyński, jak go aresztowali wtedy we wrześniu, przecież mógł się liczyć, że nie dojedzie do miejsca internowania, że samochód będzie miał tajemniczy wypadek. To jest najpiękniejsze, powiedziałem parę minut temu, w mężczyźnie odwaga, męstwo, wierność, służba, taki dyskretny ochroniarz. Drodzy bracia i siostry, my nie wiemy nic, co Jan robił przez 30 lat. Nic nie wiemy. Widzimy go, znaczy nie widzimy go, ale począł się w łonie Elżbiety i następna scena już jest na pustyni odziany w skórę. Nic nie wiemy. Tajemniczy, odważny, bo mężczyzna jest specjalistą od wojen, od siły. Dzisiaj wielu panów leży pokonanych przez seks, erotykę. Drodzy bracia i siostry, drodzy panowie, wielu z was pyta o siłę. Skąd wziąć siłę, żeby pokonać wroga? Nieczystości, kłamstwa, lęku. Jest w Piśmie Świętym przedziwna historia. Pamiętacie grzech Dawida z Betrzebą i nieszczęsny mąż Betrzeby Uriasz, którego Dawid chciał wplątać w intrygę, chciał go ściągnąć z linii frontu i koniecznie spowodować, żeby on poszedł do swojej żony współżyć z nią, a potem jakby się dziecko urodziło, to by wszyscy myśleli, że to dziecko Uriasza. A pamiętacie, Uriasz nie poszedł. To jest niesamowita sytuacja, przepraszam, że przytoczę taki jej tutaj realiz okoliczności. Przyjeżdża facet z wojny, z frontu. No przepraszam, wiadomo, seksualnie wypuszczony. Idzie do króla i wypija trochę wina. Panowie, wiemy, jak alkohol działa na popęd seksualny. Wypija trochę wina, przepiękna żona. Przepiękna żona jest kilkaset metrów dalej. Żona, możesz iść współżyć, nie ma żadnych hamulców. Król mu mówi, idź do żony. Król mu daje prezent ze stołu królewskiego. Jeden facet by szybko powiedział, żono, zobacz, co dostałem. A on idzie i kładzie się na ziemi i nie idzie do żony. Chociaż na pewno jego ciało pragnie ciała małżonki. Więc następnego dnia król mu jeszcze bardziej podlewa. I jeszcze go bardziej zachęca, idź do żony. A on nie idzie. Drodzy panowie, jaka to była siła, która powstrzymała prawowitego męża, będącego w stanie wskazującym na spożycie, zachęcanego przez króla, wypuszczonego przez wojnę, żeby nie poszedł do żony i nie współżył z nią. Jaka to była siła? Otóż tą siłą była wojna. Bo Uriasz mówi, nie pójdę do żony, bo tam jest wojna i moi towarzysze walczą i śpią w namiotach. I ja w imię więzi z tymi, którymi bije się o życie swojego narodu, nie pójdę. Chcesz pokonać seks? Wywołaj wojnę i idź na nią i walcz. Wojownicy pokonują wielkie przeszkody. Dlaczego Dawid, drodzy bracia i siostry, poszedł do Betrzeby i grzeszył? Pamiętacie, jak się ta historia zaczyna? Kiedy na wiosnę królowie wyruszali na wojny, Dawid nie poszedł na wojnę. I od razu trafia w ramiona kobiety. Drogi panie, jak uciekniesz od swojej wojny, czyli drastycznej walki o dobro, to nie chodzi o to, żeby z kimś się krzyczeć czy bić na pięści. Tu chodzi o to, żeby pociąć płytki pirackie, żeby zadzwonić do jakiejś pani i powiedzieć, więcej się nie spotkamy. Tak mi dopomóż Bóg. Pamiętajcie, co to jest męskość. Męskość są to zwycięstwa moralne w każdej sytuacji. To jest męskość.
Można naprawdę być szczupłym, niewielkim facetem, a być potęgą, jeśli chodzi o męskość. Jeśli nie pójdziesz na wojnę, szybciej czy później trafisz w ramiona jakiejś pani, albo dosłownie, albo na ekranie monitora. Pamiętacie historię Baraka i Debory? Była wojna. Wojna z Siserą, wodzem wojsk. I Sisera został pokonany i ucieka, przywódca wojska ucieka z pola bitwy. Posłuchajcie tego tekstu. Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli. Jael, wychodząc naprzeciwko Sisery, rzekła: zatrzymaj się, panie, zatrzymaj się, panie, nie bój się niczego. Drodzy panowie, drogie panie, ile kobiet mówi mężczyźnie: zatrzymaj się, zatrzymaj się, nie bój się niczego. Kobieta, która facetowi mówi: nie bój się, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Nie bój się, zatrzymaj się u mnie, w moich ramionach, w moich uczuciach, w moich emocjach. Zatrzymaj się, nie idź do przodu. Zatrzymał się więc u niej pod namiotem, a ona nakryła go kocem. Zatrzymał się nie dość, że pod namiotem, to jeszcze kocykiem. Nóżki też ci przykryję, główkę schować. No wygodnie ci teraz, połóż się. Potem on rzekł do niej: daj mi się napić trochę wody, gdyż mam pragnienie. Ona otwarła bukłak z mlekiem. Dała mu się napić i nakryła go na powrót. Masz mleczka, masz dzieciątko mleczka, napij się. I jeszcze cię kocykiem przykryję. On rzekł do niej: czuwaj przy wejściu do namiotu. Ty czuwaj, kobieto, ty czuwaj. Ile facetów mówi kobiecie: ty czuwaj. Słuchaj, jakby coś się stało, to wiesz, no, co my teraz zrobimy. Ty czuwaj. Gdyby ktoś przyszedł i zapytał, jest tu kto, odpowiedz: nie ma. I Sisera ma rację, bo on jest nikt. Nie ma tu nikogo. Tu nie ma Sisery, tu nie ma faceta, tu nie ma wojownika. Gdyby ktoś pytał, czy jesteś w domu, powiedz, że mnie nie ma. Ile mężów, gdy dzwonią w ważnej sprawie, mówi do żony: powiedz, że mnie nie ma. Nie ma mnie, słuchaj, mnie nie ma. Jakby ktoś pytał, to mnie nie ma. Tak, facet, masz rację, ciebie nie ma. Jest takie 85 kilo chodzące, ale to nie jesteś ty. Lecz Jael, żona Habera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę i zbliżając się cicho, cicho, przebiła jego skroń palikiem, tak że ten utkwił w ziemi. Przybiła go do ziemi, unieruchomiła go. Sisera spał bowiem głęboko. I ostatnie zdanie: w ten sposób zginął. Mógł zginąć inaczej. Drodzy panowie, my wszyscy zginiemy. My wszyscy zginiemy. Tylko mógł zginąć na polu bitwy. A on zginął pod kocykiem, jeszcze miał na buzi mleczko, i przybity palikiem przez kobietę do ziemi. Wiecie, dlaczego Jan Chrzciciel ściągał tysiące ludzi? Bo on się nie zatrzymał. Przez żadną kobietę nie dał się zatrzymać. Tylko został wielkim wojownikiem o sprawę Bożą. Pamiętacie zasadę, na jakiej zasadzie Hitchcock kręcił filmy? Na początku trzęsienie ziemi, a potem atmosfera rośnie. Sam w tym tygodniu klerykom na zajęciach mówiłem: nie róbcie za dużo zamieszania na początku kazania, bo wyjdzie wam kazanie kijanka, duża głowa. Na początku ksiądz huknie parę takich tekstów, a potem już się wątło robi. Otóż zwróćcie uwagę, że dzisiejsza Ewangelia jest skonstruowana na zasadzie Hitchcocka. Bo pierw mamy pokazanego Jana, mężny, twardy, odważny. I kiedy już jesteśmy, daj Boże, pełni podziwu dla niego, Jan mówi: a po mnie przyjdzie taki, któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandałów. Matko Najświętsza, Janie, ty jesteś taki męski, ty jesteś taki twardy, ty jesteś gotów życie oddać, a ty mówisz, że ty jesteś, przepraszam za współczesne słowo, taki pikuś, że po tobie to dopiero przyjdzie taki, że my mówimy: wow. Kim będzie ten, kto przyjdzie po tobie,
któremu Ty nie jesteś godzien sandałów rozwiązać, choć jesteś taki twardy, taki oddany, taki Boży, taki zdecydowany, taki wyrazisty, taki czysty. Kim będzie ten, kto po Tobie przychodzi? I milkniemy. I to jest, drodzy bracia i siostry, pytanie adwentowe. Kim będzie ten, który przyjdzie i przyćmi sławę wszystkich mężczyzn świata i bohaterów, i twórców, i wojowników, i tych, którzy dokonywali wielkich odkryć? Bo Chrystus jest nieporównywalnie większy, potężniejszy i bardziej fascynujący. Kim On będzie? I zostawiam Państwa z tym adwentowym pytaniem. Kim jest ten, który przyjdzie? A jeśli ktoś z Was powie, no jak to? Jezus Chrystus z Nazaretu, no przecież wiem, znam. To ostatni cytat dzisiaj. Jeśli coś w Bogu zrozumiałeś, to to już nie jest Bóg. Zapamiętajcie. Jeśli coś w Bogu zrozumiałeś, to to już nie jest Bóg, bo zrozumiałeś, a On jest niezrozumiały. A On jest zawsze inny od naszych schematów. Wszystko się nam pruje na Panu Bogu. My Mu chcemy te kubraczki powkładać, te koszulki, te czapeczki, a to się pruje i rozrywa, bo On ciągle większy. Kim On jest ten, kim jest więc ten, na którego czekamy? No właśnie z tym pytaniem zostańmy. Jest tysiąckroć większy od Jana, którego starałem się dzisiaj Państwu tak jak najpiękniej potrafiłem pokazać. Powstańmy. W drugą niedzielę Adwentu przedstawmy Panu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie wyszli na pustynię, wyszli z zaułków, labiryntów, skrytek, schronów, by stanęli czyści przed Panem i odkryci. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich mężczyzn, ojców, braci, kapłanów. Niech toczą wojnę o Królestwo Boże. Niech to im da moc i siłę do pokonania wszelkich pokus. Ciebie prosimy. Dziś 4 grudnia, Barbórka, o bezpieczeństwo dla wszystkich górników, wszystkich tych, którzy pracują w tak niebezpiecznych zawodach. Pomódlmy się za wszystkie solenizantki. Niech im Bóg błogosławi. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej w 16. rocznicę ślubu Ewy i Dariusza z prośbą o błogosławieństwo Boże dla ich synów. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za świętej pamięci Ryszarda i Halinę Chmielewskich, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy usłyszeli, gdy Bóg będzie przechodził i byśmy poszli na Jego drogę, by Go spotkać. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś potężniejszy niż wszelkie nasze wyobrażenia, oczekiwania. Spraw, abyśmy napełnieni Duchem Świętym odkryli Cię w naszym życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.